Dziś nadszedł ten smutny dzień i posprzątałem swoją choinkę, a jak wasze świąteczne drzewka? Na blogu PlayStation pojawił się obszerny wpis twórców zremasterowanej kolekcji pierwszych trzech Tomb Raiderów. Autorzy wyjaśnili w nim, że chcieli wiernie odwzorować rozgrywkę i pokazali przykładowe screeny. Gracze będą mogli przełączać się między oryginalną i ulepszoną oprawą graficzną, a także zmienić sterowanie z klasycznego na jego uwspółcześniony wariant. Do odblokowania czeka też aż 200 trofeów. Ach, witaj. Blizzard zamierza posłuchać fanów Diablo 4, ale spełnienie ich próśb może potrwać m.in. na przebudowę systemu przedmiotów i inne większe zmiany. Ku irytacji sporej części społeczności poczekamy do 4 lub 5 sezonu. W nowym rozdziale zagoszczą natomiast drobne zmiany, tak jak wprowadzenie możliwości poruszania się postaci za pomocą przycisków SAT oraz poprawki dotyczące piekielnego przypływu. Do wiedzy, której pragniesz. Według legend. Oświadczenie Ubisoftu na temat odzwyczajania grających od posiadania gier wideo na własność spotkało się ze sporą dezaprobatą graczy. Fala negatywnych komentarzy konkurencji stała się po raz kolejny wiatrem w żagle wizerunku twórców Baldur's Gate 3. Prezes Larian Studios, Sven Wink, zapewnił, że gry jego zespołu nigdy nie trafią do bibliotek żadnych subskrypcji, bo chce zachować cenny, tradycyjny model dystrybucji. Można lubić się z graczami? Można. Od dziś fani The Finals mogą cieszyć się aktualizacją 1.5.0. Update ten wprowadzi zmiany w balansie, poprawki błędów, dodatkowe stroje i lepsze zabezpieczenia. To ostatnie jest szalenie ważne, bo od grudniowej premiery The Finals cierpi na plagę oszustów. Dodatkowo do gry zostanie dodany eksperymentalny tryb PvP, będący wariacją standardowego trybu Bankit, ale solo, przeciwko 11 innym przeciwnikom. Realistyczna strzelanka Bodycam zostanie sprawdzona przez graczy podczas pierwszych otwartych testów w ramach wczesnego dostępu. Poinformował o tym zespół Rayshad Studio przy okazji dzieląc się nowym materiałem z gry prezentującym fragmenty nagrane w trakcie styczniowych testów. Grę wypróbują 21 stycznia równo o północy czasu polskiego wybrani na Steamie gracze. Same testy potrwają 24 godziny. The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition to obecnie najpopularniejsza gra wśród modderów. Kolejna duża łatka zapowiedziana przez Bethesdę ma skoncentrować się na poprawieniu licznych błędów dotyczących sklepu Creations. Ruch ten niepokoi jednak graczy, którzy przewidują, że update może popsuć część istotnych modyfikacji. Fani proszą Bethesdę, aby dała spokój społeczności modderskiej Skyrima i instruują, jak zabezpieczyć się przed aktualizacją. Czy twórcy posłuchają tego apelu? Na dziś się z wami pięknie żegnam i zapraszam z góry na jutrzejszego Flesza. Do znów!